W Warszawie minus 27, a my mówimy o kolejce 21, czyli zapraszamy Was na podsumowanie Ekstraklasy oraz top 5 lig europejskich. VN Sports. No to co, jedziemy i tak jak mówiliśmy, tak zmieniamy troszeczkę format, czyli szybko kategorie i potem omawiamy sobie jeden czy tam dwa wybrane tematy na sam koniec. Więc przejdźmy do kategorii numer 1, czyli gwiazda kolejki. U mnie Dani Ramirez, były problemy, musiałem trochę poszperać, popatrzeć, aczkolwiek wybrałem Daniego, bo był jednym z głównych elementów tej destrukcji w Poznaniu. Bramka, asysta, ogólnie dobry mecz, trzeba powiedzieć, Lecha i sobie odbili trochę za ten incydent w Krakowie. Okej, okay. Ja też mam Daniego Ramireza, więc ciężko mi tutaj coś dodać. Naprawdę genialna gra, tak naprawdę asysta z przypadku trochę, bo on tak naprawdę chciał kiwnąć zawodnika i sam strzelić, więc brawo dla Daniego, bo wchodzi naprawdę w ciężkiej roli, bo jednak nie ma Amarala i ładuje bramkę, daje asystę, więc naprawdę na plus i będzie miał ból głowy po prostu Maciej Skorża. Okej, okay. Numer 2, czyli Oszołom. Artur Borut, oczywiście, no bo chyba tutaj nie ma jakby pola do dyskusji. To, co zrobił, jest karygodne. Rozumiem, duża frustracja i tak dalej, no ale łapać kogoś za gardło i gdzieś go odpychać, no nie jest to stosowne. Tak, ja tak samo, także jakbym już mógł coś dodać, taka ciekawostka. Artur Boruc nie oddał opaski kapitana schodząc z boiska, więc Legia grała bez kapitana jeszcze ten mecz. No, w sumie ostatnie 15 minut. Jaka to różnica dla nich. Ale tam na przykład, nie wiem czy widziałeś, bo było też takie nagranie jeszcze, że jak schodził i zbijał tą żółwika z Misztą, to jeszcze odepchnął po drodze tego z kamerą. Także no nie jest ciekawie. My przechodzimy do kategorii numer 3, czyli do paździerza. U mnie mecz niedzielny, początkowy Wisła Płock Piast Gliwice. Niemiłosiernie ciężko jest oglądać te mecze. Faktycznie to jest fajne, bo sobie coś tam do obiadu można włączyć, ale no jak te drużyny grają, i to wtedy jest fajnie, ale kiedy nie grają, no to takie trochę niemiłe nastawienie na resztę dnia jest. No to zgodzę się z Tobą, to nie był łatwy mecz. Ja za to postawiłem na Legię Warszawę z Wartą Poznań, bo to jak tam były wymieniane setki podań między zawodnikami Rose, który podawał do Nawrockiego. Rose, Nawrocki, Rose i jeszcze raz zagraj do niego, Nawrocki, Rose. I wymieniali cały czas tą piłkę, więc to był katastrofalny mecz, jeśli chodzi o to. Jeszcze nie wykorzystany karny przez Wartę, więc no cuda na kiju się tam działy, ale mecz był naprawdę piłkarsko bardzo zły. Dobra, czwóreczka, czyli Partii da ze kolejki. Pogoń Szczecin podejmowała Zagłębie Lubin i postawiłem na ten mecz, bo cały czas trzymał nas w napięciu, bo nie wiedzieliśmy jak to się na koniec skończy. Pierwsza połowa zdecydowanie pod Pogoń, ale w drugiej połowie obudziło się Zagłębie. No ja tak samo wybrałem ten sam mecz. Tak można, albo w sumie nie będę jeszcze o tym mówił. Natomiast zdziwiłem się, że Pogoń po pierwszej połowie schodzi tylko z wynikiem 1-0 po tej ofensywnej grze. Okej, okay, no tam mieli parę okazji, też nie wykorzystali. Już nie mówiąc o tej sytuacji w drugiej połowie, kiedy było niby padła bramka i wyglądało to mega komicznie. Pomylili się komentatorzy, pomylił się gościu od tej trąby na stadionie, więc no, można było wesoło. Taki pomocnik speakera i też niektórzy kibice tak chyba zareagowali, że wprowadzali. A tam, wiesz, tam mówią bramka dla właśnie Pogoni, a zawodnicy Zagłębia zbierają sobie piątki, żeby bili tą piłkę, no tak. I to było mega śmieszne. Kategoria numer... Czy ty powiedziałeś ten sam mecz? Tak. Okej. Okay. Kategoria numer 5 i tutaj ta najładniejsza obrona, czyli parada kolejki. Golazo chyba. A nie, Golazo, tak? Tak, jeszcze bramka najładniejsza. Okej. Okay. U mnie Wahan Biszek Sian, muszę się nauczyć, bo czuję, że... Ja mówię to samo, żeby nie powtarzać, okay. Bo też go postawię. Chyba trzeba będzie się nauczyć, bo wchodzi w Ekstraklasę z buta. Przepiękny gol, naprawdę. To też trochę zachowanie tego zawodnika Zagłębia, który przeleciał jak lotnik przez to boisko, no ale bramka pierwsza klasa, nie do obrony. Okej, okay, no ja się zgadzam. Biczak Cian myślę, że ma duży potencjał i jestem ciekawy, czy go wykorzysta w naszej ekstraklasie, czy nie będzie kimś takim na przykład Luka Zarandia, że niby miał taki wielki potencjał, a to jednak na przykład problemy z dietą i tak dalej i gdzieś tam sobie teraz pyka po prostu, a nie jest gwiazdą. Okej, okay, przechodzimy, no rozumiem, do kategorii numer 6, no i będzie to Złoty Dzieciak. Ja postawiłem... Parada kolejki jeszcze. Ojejku, a mi się pomyliło, sorry. Piąta kategoria, czyli parada kolejki. Szósta, ale dobrze myślisz, że parada. Znaczy, ja pomieszałem sobie, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć to jest ten. To jest Golazo. No i szósta. Tak, Kamiński. A ty mówiłeś pięć. Aha, dobra, pięć. No jak pięć. Dobra, mniejsza z tym, bo coś tutaj źle widzę, wypisałem. Okej.
Coś tutaj pomieszałem. Dobra, jedziemy z tym. Mów. U mnie Dante Stipica, interwencja z końcówki pierwszej połowy przy strzale Żubrowskiego, kiedy na linię się wyciągnął i zbił piłkę jeszcze na rzut rożny. Aha, ja postawiłem tutaj Majchrowicza, który co prawda miał ciężki początek, jak cały Radom, ale potem parę razy wyciągnął nie jedną sytuację, tak powiem. Nie jestem w stanie takiej jednej klarownej, ale wyciągnął naprawdę parę takich strzałów, które no, mogłyby wpaść. Okej, okay. Czyli teraz Złoty Dzieciak. Złoty Dzieciak, Jakub Kamiński, jednak naprawdę... Aha, bo mam dwóch Kamińskich i teraz jest i po prostu percepcja tutaj zawiodła. Kamiński obroniony karny, ale też miał parę sytuacji. Poczekaj, bo my mówimy o kompromitacja. Bo myślałem o Majchrowiczu, postawiłem na Kamińskiego w końcu za to, jak obronił karny. Więc krótko jeszcze nawiązuję do kategorii o paradzie. Kamiński, czyli obronił karny i ogólnie solidny mecz, chociaż potem trochę w drugiej połowie zaczął odwalać. No bo jednak ta piłka gdzieś się odbija od poprzeczki, on robi słabą interwencję, no i na pustą strzela zawodnik rywali, czyli Piasta Gliwice. Tak. Dobra, i teraz wracając już do tego dzieciaka, Kamiński też. I postawię na Kamińskiego, no bo jednak kolejny mecz z bramką, kolejny raz naprawdę mega się pokazuje do gry i myślę, że Wolfsburg zrobił naprawdę fajny transfer. I teraz oddaję Ci głos, bo już poleciałem grubo. U mnie Michał Rakoczy, bo Krakowia ostatnio gra świetną piłkę. Michał Rakoczy jest jednym z głównych dyrygentów, jeżeli chodzi o to, jak gra drużyna z Kazielińskiego. I bardzo mi się podoba w końcu, że Krakowia nie gra na same wrzutki na Balaja czy też na Piszczka. To okay. Jest ewolucja, za którą daję lajka. Wy też możecie sobie tam zostawić. Tak jest. I przechodzimy w końcu do naszych jedenastek. Tak jest. Czyli najpierw się już nie skompromitował bardziej dzisiaj, bo już jest wesoło. Wspaniali. W bramce Majchrowicz, no i mówię, dlatego na niego postawiłem. Myślałem o nim, postawiłem na Kamińskiego jako tą interwencję, a Majchrowicz zagrał dobry mecz. Ustawienie, bo może nie powiedziałem, 1-4 i tutaj będzie, poczekaj, żebym się nie pomylił, 3-2-1. I mamy tak, na lewej Kiełb, naprawdę fajny mecz w Warszawie zagrał przeciwko Legii. Salamon wraca i widać, że ta obrona w Lechu jest zupełnie, zupełnie inna. Rapa zwany Rupą też się pojawił tutaj. No jednak Krakowia grająca na zero to jest taka sytuacja ciekawa, bym powiedział. Niecodzienna. Z prawej strony Kączkowski, który też gra fajny mecz, on bardziej na wahadle jednak ustawiony, ale brameczka i dobry mecz. Środek pola to Szysz z Kopczyńskim, były zawodnik Legii i pewnie przyszły, jak to się mówi, droga Zagłębie Legia. Przed nimi Ramirez, grający świetny mecz. Gwiazdor, Kamiński na lewym skrzydle, na prawym Grosicki, bo naprawdę bujał tam kolejnymi zawodnikami. Myślę, że powrót do reprezentacji jest jak najbardziej bardzo, bardzo prawdopodobny. I z przodu Wilczek, który wraca i strzela bramkę. Mm-hmm. I powrót Wilczka jest bardzo ciekawy, myślę, do naszej ligi. I w przyszłym sezonie będziemy mogli już tak go w pełni oceniać. Tak, myślę, że w końcu Piast ma napastnika, nie Torila na Legię. I u mnie ustawienie, może najpierw powiem 4-3-3. Od bramki. W bramce Niemczycki, dobry mecz na zero z tyłu, obrona Kornel Rupa, o którym wcześniej mówiłeś, również Bartek Salamon, do tego cofnięty trochę bardziej Łukasz Trałka, bo chciałem go bardziej ustawić w tym wypadku na obronie. I Patryk Kun, jako wiadomo, on gra bardziej wahadłowo, natomiast tutaj u mnie na lewej. Środek pola Łyszczarz, Dani Ramirez, Papa Nikolaou i z przodu trójka Kamiński, Wilczek, Grosicki, więc no można powiedzieć, że identycznie. Okej, okay. No i teraz gnioty. Artur Borut u mnie w bramce. Ustawienie tutaj postawiłem na 4-4-2, już tak stricte. Więc Artur Borut, od lewej Hybdas, środek Rose i Nawrocki, tutaj no, myślę, że nie ma wątpliwości. Z prawej Biedrzycki, też sobotki mecz. Środek pola Rasak i teraz, żeby dobrze to przeczytać, nie wiem, czy Sikic, Cekic, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Ale no powiedzmy, że tak to się czyta. Domyślimy się, o co chodzi, nie? Tak jest. Lewa strona Durmusz, taki bezbarwny totalnie. Z prawej znajduje się jego kolega z drużyny, nie wiem, Sisej, chyba tak to się czyta prawidłowo. I potężny napad Zrelak Lopez z Legii, więc no, wesoło. Okay. A Zrelak z Warty, rozumiem. Zrelak z Warty i Lopez z Legii. Okej, okay, dobra. U mnie też w bramce Artur Boruc, to się akurat nie zmienia. Ustawienie tak samo jak u Ciebie, 4-4-2, więc bardzo podobnie. Obrona Szcześniak, Rose, Dom Johnny z Termaliki, bo Termalika trochę też napsuła sobie krwi w obronie. Do tego Konrado. Środek pola Slisz, Poręba, Jorginho, nie z Chelsea, oraz Damian Kondzior i z przodu duet Kliment-Pekhardt. Okej. Okay.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te kategorie. Nie wiem, czy chcemy coś jeszcze sobie dodać? Nie, ja nic nie mam do dodania. Na koniec po prostu może coś poruszymy w tak stricte ostatnim, takim pogadankowej części. Dobra. I robimy cięcie. Lecimy. Lecimy sobie teraz z top 5 lig i zacznijmy od kategorii gwiazdy kolejki. Kogo tam umieściłeś? No u mnie Raheem Sterling, pewne zwycięstwo Liverpoolu. Liverpoolu również pewne, aczkolwiek nie tak obfite jak Manchester City. Raheem Sterling 3 bramki, choć nietrafiony karny, od razu dobitka poszła skuteczna. Dzięki temu wygrywają 4-0. Sam Raheem Sterling kompletuje hat-tricka i bierze piłeczkę do siebie. A ja postawiłem na przebudzającego się do życia Marco Reusa, który strzelił 2 bramki. Brawo dla niego. BVB wygrywa z Unionem, więc przełamanie. Co prawda pierwszy raz na zero z tyłu, więc niesamowita historia się wydarzyła. Więc tak. Przykro mruwa, polecenie twoje niestety dość padło. Zabawna sytuacja ogólnie, nie żebym wam coś sugerował. Ale powiem wam tak, że jeżeli... drugi mecz chyba w ogóle w sezonie Bundesligi, kiedy oni nie to zmarli. Nie, chyba już trzeci, bo mi się wydaje, że z Fürth też zanotowali, z Köln to już były 2 i teraz jest trzecie spotkanie. To przejdźmy może do Oszłoma, bo ja nie mam po prostu, więc powiedz, kogo ty postawisz. No może trochę naciągane, ale u mnie Rui Patricio za tą interwencję przy bramce na 2-1 dla Sassuolo. Gdzie piłka leciała, chyba sobie powiedzmy, że szczerze, prosto w niego, a zachował się jakby leciała troszeczkę niekoniecznie blisko jego rąk i przez to napsuł troszeczkę krwi Romie, przez co ta zdobyła tylko 1 punkt, a nie 3. To właśnie, to się robi niebezpieczna sytuacja. Okej, paździerz w tym wypadku, kto u Ciebie zagościł w tej kategorii? Brentford i Crystal Palace, no przecież to był paździerz godny naprawdę podziwu. 0-0 w Premier League, gdzie tak jest drużyny zazwyczaj, gdzieś kończą się mecze 2-2, 3-1, 1-1 chociaż. No i 0-0, no i słaby mecz. Okej, u mnie mecz Paris Saint-Germain z Reims, przepraszam. No ja sobie ostrzyłem trochę zęby na to spotkanie, bo to było jedno z lepiej zapowiadających się spotkań weekendu i też na pewno piątku. Natomiast było bardzo nudne, bramka w ostatniej minucie, też bramkarz Reims się za bardzo nie napocił przy tym spotkaniu. Widać, że PSG oszczędzało mocno siły na środek tygodnia i starcie z Realem Madryt. No właśnie. Dwóch zawodników Barcelony tam zagrało z przodu, byłych. Bo był i PSG. Leo Messi i później jeszcze... Nie, Xavi. Xavi Simons. Mauro Icardi w sumie tam... też jest taki były zawodnik Barcelony, no, ale to bardzo dawno. To już tak wiesz. Ten jednak tam śmigał. Tak. Dobrze, rozumiem, że lecimy do kategorii numer 4, tak. Czyli Partidazo. No ja postawiłem tutaj na Bochum z Bayernem Monachium, no bo nie spodziewaliśmy się, że pierwsza połowa zakończy się chyba 4-1, dobrze mówię? Tak. Jeszcze jakie bramki tam padały, to też było niesamowite. Urlaś trafił, no niestety, pechowo. No to trzeba przyznać, że to jakie bramki traci swoim Urlaś, to jest niesamowite. Nie wiem, czy w jakimś mu się mecz trafi jeszcze, w którym będzie takie bramki tracił w takich ilościach, bo to nie jest jedna bramka, tylko no powiedzmy sobie, że 2 minimum były bardzo pięknej urody. No ogólnie akcje Bochum były naprawdę fajnie wyglądały i boki Bayernu wyglądały słabo, a obrona to już w ogóle szkoda gadać. Wyszło jakimś schowany do kieszeni trochę. No, to też niesamowite. No, ale to, co grał Upamecano z Zyle, no to cyrk trochę. Nie widzę pozytywnie Bayernu w Lidze Mistrzów z taką obroną. No, pytanie teraz, o ile mają czas, żeby to naprawić, no bo jednak mają tego rywala nie z najwyższej półki. Więc tak bym to uznał. Okej. U mnie mecz Atletico Madryt-Hetafe. Atletico Madryt po raz trzeci jest w tej kategorii u mnie. Nie spada z piedestału, można powiedzieć. No i kolejny raz rywal Atletico, może nie z rzędu, bo Barcelona wytrzymała presję, ale kolejny raz rywal Atletico zesrał się pół metra od kibla. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. W ogóle sytuacja wyglądała tak, że ja oglądam jakiś inny mecz i przełączyłem na końcówkę tego meczu. I chyba Sebastian Habiniak komentował z kimś, nie wiem, czy nie z Gazdą Michałem, ale nie jestem pewny. Marcinem Gazdą. Nie jestem pewny, ale chyba oni komentowali ten mecz i przed, kiedy ustawiona była piłka przy tym wolnym, było no tutaj nie dążą za bardzo do tego, żeby strzelić bramkę, po czym z tego wolnego pada bramka, więc narracja była genialna. No. Bramka, no i bardzo ładna bramka, powiedzmy tutaj. Tak. Machnął się, pior nie trafił. Znaczy trafił ją lekko i potem no już... Ale Dawid Soria też swoje dołożył jednak, bo to wyjście do piłki takie mega niezdecydowane.
ale mimo wszystko Atletico zgarnia 3 punkty i to, co straciło do Barcelony w poprzedniej kolejce, teraz nadrobiło. Taka jest licha hiszpańska przewrotna. Ojcze, w sumie chyba i tak jeden punkcik Barcelona. Nie, mają tyle samo punktów, ale Barcelona ma lepszy bilans bramkowy, w związku z tym jest wyżej. Dobra. No i co? I Golazo. Tak. U mnie Christian Gamboa z VfL Bochum, bramka na 3-1, to było niesamowite. Najpierw Kingsley Coman dostaje dziurkę właśnie od tego zawodnika. Nie pamiętam, kto tam zgranie dokładnie. Tam takie było, zgranie piętą. Gamboa przyjmuje i z taką mega złością na twarzy uderza tą piłkę, zdejmując pajęczynę. Świetnie to wyglądało, jedno z lepszych bramek. Ostry kąt w ogóle dłużenia. Tak. I to jest ten moment, kiedy przypominamy sobie, że Viaplay istnieje i można obejrzeć tam meczyki. Tak, ale Fofana też z Lens, bardzo podobna bramka, co ciekawe do tej, tylko że ta bramka padła z Saint-Étienne i taka już, no, mecz wyrównany, ale mniejszej wagi, myślę. Ale siadło mu ładnie. Tak. Ja postawiam na Arkadiusza Milika, który przyjmuje na klateczkę w polu karnym, chyba 6 minut po wejściu na boisko, pyk, gol z przewroteczki, brawo dla niego. Mega forma. Tak. To trzeba podkreślić, że fajnie to wygląda. Jeszcze niech to dotrzyma do baraży albo zrobi sobie przerwę i przed barażami znowu zaczniesz strzelać. Zgadza się. Dobra, lecimy dalej. Parada. U mnie Jeronimo Rui, który miał bardzo dobry ogólnie występ z Realem Madryt. Mhm. Chodziło mi głównie bardziej o sytuację 1-1. Gdzieś Vinicius dostaje podanie bliżej 5 metra. Tam Jeronimo Rui wychodzi z rozpiętymi ramionami i broni ten strzał. To wyglądało bardzo ładnie. Okej, ja postawiłem na Dubrawkę, koniec pierwszej połowy, w tym meczu Newcastle zastanowiłem, który, no powiedzmy sobie szczerze, to co robi Newcastle to jest szok, no bo chociaż ta bramka, nie wiem czy widziałeś tą bramkę Trippiera, to taki fart. No tak podbita chyba lekko. No tam przez mur gdzieś tam ona się tak odbiła i nie dał rady bramkarz, także tutaj naprawdę fajnie Dubrawka się pod koniec zachował, bo mogła paść bramka i było niebezpiecznie. I byłby remisik. Powiedziałbym tak, że Eddie Howe, how are you doing this? And here comes the money. I tak to właśnie no, działa. Ale no, gonią tam. Robi tak. Się ciekawie. No już widać, że z tych takich drużyn, które bardziej się zbliżają do spadku, to głównie Burnley chyba, jak już niż no, Newcastle. No tak troszeczkę zaczęli dryfować nisko. I przechodzimy dalej. Tak jest. Do kategorii numer 7. Czyli drużyna kolejki. Ja Bochum postawiłem, tak, bo jednak ja wygrać z Bayernem, co prawda u siebie, no ale takich rozwalić. No, to... no nie no, myślę, że kurs na to, że VfL Bochum będzie prowadziło do przerwy 4-1 z Bayernem, to było jakieś 1600, szczerze mówiąc. Niezależnie od tego, jak wyglądała obrona Bayernu. Wiesz, ale było ciekawe też, czy w ogóle oni na przykład, nie wiem, nie stracą 2 bramek nagle od czapy w drugiej połowie, no nie stracili. Przechodzimy do kategorii numer 8, Polacy za granicą. Kogo tam masz na plus? Na plusik Arkadiusz Milik za trzymanie tej formy, bramkę świetną. Liczę na to, że również piątek się odbuduje i będziemy mieli trio takie, które było wcześniej. Piątek, Milik, Lewandowski. Okej. Okay. Ja mam 2 plusy, więc może powiem je po prostu. A ty masz minusa ogólnie? Mam. Ja postawiłem na Milika oczywiście, no bo fajnie. No i postawiłem na Krzysztofa Piątka za mecz w Pucharu Włoch jednak, bo jeszcze nie grała po prostu Fiorentina. Dzisiaj chyba gra. Tak. Więc Fiorentina nie grała, ale 2 bramki, co prawda nie trafione karne, ale od razu dobitka i gol. Brawo dla Krzyśka, bo też buduje formę i mam nadzieję, że jednak tego Miśka tam przegoni. No musi tylko zacząć strzelać jednak nie z karnych, bo to fajnie, że strzela z karnych, ale z gry jednak bramka daje no to trochę mówił, więcej dla napastnika. Nie strzelam karnego i dobijam z gry, żeby nie było. Okej, okay. I u mnie minus Przemek Frankowski, który w ostatnim czasie trochę spadek formy, stracił miejsce w pierwszym składzie. No jak już wszedł nawet z Saint-Étienne tam na ostatnie 10 minut, to też bez szału, jeżeli o to chodzi. Okej, okay, no i co? I przechodzimy sobie do jedenastki, najlepszej. Tak jest. To co? Wspaniale. Pierwszy? A mogę. Ustawienie tutaj postawiłem sobie na 1-4-2-1-3, no coś takiego, mniej więcej. Strakosza w bramce, czyste konto w meczu z Bolonią. Od lewej strony Calabria z Milanu, który zagrał kolejny dobry mecz, Milan na 0. Filipe Luis z Lazio, więc tutaj tak troszeczkę Lazio zapachniało. Luis Filipe, proszę. Filipe Luis, bo trochę by się nie zgadzało. José Fonte na 0 gra drużyna mistrza Francji. I prawa strona Kylian Trippier za naprawdę dobry mecz Newcastle. No Trippier teraz ostatnio, czy to asysty, czy to bramki, widać, że dobry mimo, że jest, ogólnie, tak, mimo, że jest defensywnym głównie zawodnikiem, to stara się też wnosić ofensywnie do Newcastle. Dobra. Środek pola, Fabinho, który ciągnie w ogóle teraz, no nie powiedziałbym, za ciuchy Liverpool, żeby wygrywał, bo tak widzę, jest trochę taki spadek formy w Liverpoolu i albo on walnie z karnego, albo gdzieś tam strzeli, no i teraz strzela. Den Donker,
który ładuje bramkę Tottenhamowi, więc tam robi się niebezpiecznie w północnym Londynie. Z przodu przed nimi Marco Reus za dobry mecz, dublet. I po bokach mamy tutaj, i teraz są zawodnicy, uwaga, z Włoch, więc Zakaguni, to trudne nazwisko, i na lewej Fekir z Hiszpanii. Zakaguni rozumiem dobry. Z Lazio chyba, tak? Tak, okay. Z tego co kojarzę to tak, nie jestem pewny, ale zagrał naprawdę dobry mecz patrząc na to co robił z rywalami, więc tutaj Lazio umie w ogóle dominacja. I z przodu Robert Lewandowski strzelający dwie bramki, co prawda słaby mecz kolegów, ale on nie odstaje poziomem i 600 na bramka w karierze, do tego 601 też. Tak, no było blisko nawet hat-tricka, tam ten rzut wolny, no niewiele się on miał w ogóle tam chyba poprzeczkę jeszcze, więc no. Tak, tak. Okej. Okay. U mnie ustawienie 4-1-2-1-2, czyli takie trochę umodelowane, że tak powiem. I w bramce Mike Maignan, asysta przy bramce Rafaela Leao i też czyste konto, więc uznałem, że taka ciekawostka. W obronie od prawej Gamboa za tą bramkę i świetny występ. Webster z Brighton, też bramka, też dobry występ. Thiago Silva, który przypomniał mi, że jest coś takiego jak klubowe mistrzostwa świata i że no tak jak zawsze chyba jest, szczerze mówiąc, że drużyna z Europy przyjeżdża, wygrywa i nikt o tym chyba nie rozmyśla. Tam chyba Chelsea w 2012, w sensie 13 roku nie zdobyła, no bo zlekceważyli rywala. Tak, to się zgadza. I na prawej stronie ustawiony trochę przeciwnie, ale myślę, że sobie też by poradził jednak obrońca. Angelino za bardzo dobry mecz z FC Köln, chyba jak dobrze pamiętam. Tak, bramka i chyba asysta. Świetnie, świetnie to wygląda. Cofnięty troszeczkę niżej pomocnik Fabinho, czyli tak jak u Ciebie, w ogóle widziałem statystykę chyba, że Fabinho w tym roku już 5 bramek, z tego Cristiano Ronaldo w tym roku 6 meczy, 0 bramek i takie zdjęcie tam było właśnie chyba opis na tweeta i pod spodem było zdjęcie Jordana Hendersona, tak zdziwionego, patrzącego się na to, więc to też zabawnie wyglądało. Teraz dwójka skrzydłowych ustawionych, czyli Raheem Sterling oraz Mikel Oyarzabal. Do tego bardziej podwieszony pod napastnikami Marco Reus i z przodu Holtman oraz Correa. Okej. Okay. I to jest całe, myślę, podsumowanie naszych tych kategorii. Teraz możemy sobie narzucić jakiś luźny temat. Dwa tematy chyba mamy, tak, do omówienia. Czyli Legia i? Klubowe Mistrzostwo Świata. Jak to zrewolucjonizować? Ojej. To zacznijmy od tego trudniejszego tematu. Klubowe Mistrzostwa Świata. No, powiedzmy sobie szczerze, ja nie, ty chyba też również podzielałeś moje zdanie, że nikt za bardzo nie zwraca uwagi, że rozgrywał się taki turniej. Kibice ekipy, która wygrała Ligę Mistrzów. Tak, to może tak, bo oni wiedzieli, że to jest trofeum, które można sobie dołożyć do gabloty. Też później znaczek na koszulkach jest, że najlepszy klub, takim i takim. Fajnie, on jest bardzo w ogóle takim ładnym smaczkiem, tak, to ładnie wygląda przy koszulkach też zdecydowanie. No bo zawsze masz jakby dziurę tu pomiędzy, nie ma nic zazwyczaj tutaj. Ale moim zdaniem że ciekawostką, że taką, którą można by wprowadzić. Ja bym na przykład zrezygnował, bo to w planie myślę można by rozłożyć na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Moim zdaniem ciekawostką, jaką można by tutaj było wprowadzić, to byłoby faktycznie rozgrywanie tych klubowych mistrzostw świata, ale do tego jeszcze ja bym na przykład spróbował, że nie wiem, w ciągu tygodnia albo później po tych klubowych mistrzostwach zapraszani są jakby najlepsi zawodnicy wybierani przez fanów. Wiadomo, że fani to też będą głosować, jak głosować. Natomiast ja bym chętnie po prostu zobaczył, że jak są jakieś miksy drużyn, że załóżmy Cristiano Ronaldo gra z Lewandowskim w jednej drużynie i nie musi być to jakiś mecz o jakieś, nie wiem, trofeum, ale takie po prostu taki przyjacielski mecz, w którym zobaczymy zawodników, którzy nie występują na co dzień ze sobą, no w wyłącznych klubach, bo to może wiesz, też... to jest fajny pomysł, tylko pewnie obwarowania jakieś tam by nie pozwoliły na to, żeby zrobić no takie to coś, właśnie bo to szkoda. Prędzej takie mecze masz po końcu kariery. To są, wiesz, jakieś All Stars, coś tam, Old Boys, czy coś tam w ogóle takie, wiesz. No bo ja czuję, że to mogłoby akurat przyciągnąć jeszcze publiczność, szczerze mówiąc. Ja bym chętnie obejrzał takie spotkanie. No to wiadomo, ale no ogólnie te... Ten puchar jest takim dziwnym pucharem, na który nie zwracamy uwagi. Zresztą no, patrząc na to, kto tam gra. No, wiesz, no jest, przychodzi tak naprawdę jedna drużyna z Europy, która tam jedzie z wszystkimi. Chociaż Chelsea się męczyła, co prawda, i dopiero tam w karny w 117 minucie wykorzystany przez Kaja Havertza. Więc no tak ciężki jest ten puchar. Ja nigdy na niego jakoś nie zwracałem uwagi. Fajnie, jak go się wygra, ale...
No, zazwyczaj to pamiętamy, jak już to Też może dwie ekipy, bo tam. też tak trochę był chyba przekładany w tym roku, bo zazwyczaj był chyba bardziej na początku, nie? Tak, bo bliżej stycznia, szczerze mówiąc. No, No. ale to zazwyczaj to się kojarzy, że jest drużyna z Europy, którą zawsze prawie każdy zna, bo wiadomo, ta Liga No, Liga Mistrzów. Mistrzów, nie? I jak już to z Ameryk, to no, było River Plate albo ten Palmeiras, czasami też Boca Juniors, no to były takie drużyny, którym markę mimo wszystko gdzieś swoją mają. No ale te azjatyckie drużyny nie przyciągają, szczerze mówiąc, czy też afrykańskie, do tego, żeby odpalić telewizor i pooglądać to. Okej. Okay. No chyba tyle w tym temacie. Czy coś No jeszcze tak, byś chciał myślę, że dodać? FIFA musi nad tym pomyśleć. Nie zastanawiać się nad tym, czy mają być mistrzostwa świata co 2 lata, tylko jak zrewolucjonizować ten turniej, bo to jest coś, co No, chciałoby się oglądać. a ja tak ostatnio rozkminiałem. Jak to ma działać, te Mistrzostwa Świata co 2 lata? Bo jakby zawsze, jak miałeś takie coś, to miałeś rok pusty, nie? Przy tej sytuacji. To jest zawsze rok nieparzysty, który jest pusty. Ale jak zrobisz co 2 lata, to kiedy euro? No, nie wiem, w No bo ogóle. ja sobie tak przekminiłem, no załóżmy, 2000, kiedy mamy teraz, bo to mamy Mistrzostwa Świata mają być, tak? Teraz będą Mistrzostwa Świata w tym roku i Czyli 20... 2023 jest puste. No, ale mi chodzi o... No właśnie, ale jakbyś miał co 2 lata robić, to masz, zabierasz terminy euro, tak naprawdę. Robisz 2022, 2024, 2026, 2028. Czyli termin Chyba, 2020... żeby się nakładało, że Mistrzostwa Świata będą w nieparzystych w takim wypadku. No to już by było w ogóle przekombinowane. No nie, to jest głupawy pomysł. Czyli to by było fajne, gdyby to było rzeczywiście jakoś zrobione. No ale tak naprawdę mamy co 2 lata mistrzostwa jakieś. Ja nie Ten rok optuję za mamy tym pusty. pomysłem, bo Ja przede też nie jakoś wszystkim wiem. dla To mnie jest ciekawy pomysł, ale jest nie do zrobienia. Tak bym powiedział. mimo wszystko Mistrzostwa Świata to jest dla mnie gwiazdka albo nie wiem, święta, bo to jest raz w roku i to jest jak raz na 4 lata, że czekasz na to po prostu. Wiesz, że to jest bardzo rzadko, ale cały czas masz te oczekiwania, że tu przychodzi ci ten klimat, od razu wczuwasz się w to. A jakby to było, załóżmy, tak jak święta by były co 2-3 miesiące, no to już by się chciało Okej. każdemu trochę wymiotować na ten Ciekawa temat. kombinacja. Ale No, ogólnie Copa America jest co roku? Tak? nie, co 2 lata. Czy Było co tak co dwa? roku, bo Było było kiedyś na przedłożone po pewno. prostu chyba. Okej, dobra. Bo nie byłem pewny, a tak wolałem zapytać. Dobra, czyli ten temat mamy zamknięty. Tak. Przechodzimy krótko o Legii jeszcze. To, co się dzieje tam w Warszawie. Minus 27, tak jak mówiłeś, do lidera. Ciężko coś mądrego powiedzieć, no bo niby Legia z tym Zagłębiem nie grała jakoś fatalnie, grała źle, no bo to były fartowne bramki, to możemy przyznać. Ciężko tam było wyciągnąć kogoś, kto zagrał super mecz. No to tutaj co się stało z Wartą Poznań, która w ogóle podała pomocną dłoń, bo mówi, no dobra, mi już Srelak nie szczeli, gdzieś walnie tam w żyletę gdzieś tam szczeli. Mówi, niech leci gdzieś ta piłka. Po czym ta Legia spróbowała, ale tak dwie konterki Warty i to mogło być 3-0 na koniec meczu. No to ogólnie był taki mecz pinball moim zdaniem, że piłka się Do bramki. odbijała bardzo często. No Warta starała się grać też piłkę, bo to nie możemy mówić, że Warta stała sobie w polu karnym, mówiła, a chodźcie. No nie, to było jednak częściej w pierwszej połowie Końcówka zdecydowanie. taka była chwilę, że mieli takie coś, że tam dwie rzutki od Wszołka na Pekharta się pojawiły. W 85. minucie pierwszy celny strzał Pekharta, nie celny strzał Pekharta na bramkę. Strzał Pekharta. W ogóle to jest... Ciężko to powiedzieć. Co można by zmienić? Na pewno zmienić można by prezesa. To jest coś, Tenera. co. No, czy trenera to nie wiem, bo jednak Wukowicz miał czasami takie swoje momenty, że z tej Legii potrafił Okej, okay, ja zrobić wiem. dobrze grającą Był żarcik, nie? drużynę. Ale no, teraz ciężko jest w ogóle coś obmyśleć z Legią, bo transferów nie zrobią, bo pieniędzy tam za bardzo No nie okej. ma. Okay. No bo okienko Musieliby. jest otwarte. Słucham? Okienko jest otwarte. No jest otwarte, tylko tutaj trzeba byłoby pewnie kogoś sprzedać, żeby coś Znaczy, no zarobić. Jukinias poszedł za dwa z Hakczykiem, więc no coś tam jest. Nie No pytanie, jak coś tam to łatanie jest, tych tylko jednak to. budżetu, którego nie ma w teorii, tak? No mi przede wszystkim w Legii wygląda to tak, że nieważne kto tam przychodzi, coś zagra i po pewnym czasie są kontuzje. I tak jak tam tłumaczył to właśnie Czesław Michniewicz, że oni często mieli ściąganych zawodników, którzy mu nie byli potrzebni do określonych pozycji. I tak było mniej więcej z defensywnym pomocnikiem, gdzie był Bartek Sliszcz i do tego później bardzo często nikt. Trzeba było po prostu tam wrzucać nawet Rzozułę na podciągnięcie, żeby No nie, ktoś tam był. no w Legii jest bardzo ciężka sytuacja. Pytanie, czy rzeczywiście taki katarzis by im się nie przydało, bo w ogóle może być taka historia, chociaż już niestety wypadła nam, bo prawdopodobne było, że będzie to Wisła Kraków, ale przychodzi tam Brzęczynio, więc nie ma szans, żeby spadli, myślę. Bo Zara Kuba prawdopodobnie wróci też do gry niedługo, no bo już zaraz będzie te 7 miesięcy, kiedy on nie gra. On buduje, więc też nie miał jakby takiej rekonwalescencji po zabiegowej, więc też pewnie będzie szybciej do gry, w teorii.
To jest ciekawa sytuacja. I jestem ciekawy, jak tam się w ogóle zadzieje w Krakowie, ale to może na następny podcast, to jest opcja. I powiedziałbym tak, że mogła być taka sytuacja, że spada Wisła, spada Legia i Zagłębie. No to byłby niesamowity sezon, jeżeli to by się wydarzyło, nie? Znaczy, no myślę, że do wytypowania bardzo ciężko. Brookbet jest jednak, no patrząc na nasze typy przedsezonowe, to daliście chyba Legię na... Ja dałem na pierwszym miejscu. Daliście na pierwszym, Radok dał na, chyba na drugim, ja dałem na trzecim. Więc ja się jakby tak najmniej z nas wygupiłem. No ale to i tak jest wygupienie. Tak, no, nie, no, to... tak, no wiadomo, patrząc na to, że Stal jest, jak wysoko jest Stal, gdzie tego byśmy się nie spodziewali. Ale, trochę na ta tabela tam... Stal użyła karty Joker, czyli okienko transferowe w zimę, którego nikt nie przewidział w ogóle. Ale... Przepraszam, w latem. Latem, bo teraz trochę stracili zawodników, bo tak. Ich Piasecki odszedł, tam jeszcze chyba z dwóch zawodników, więc... dzieje się dużo. Jestem ciekawy, no w Legii myślę, że to oni są w stanie to utrzymać, bo tak naprawdę... Trzy mecze wygrane, trzy. To nie jest, no patrząc na to, że mamy jeszcze 13 kolejek, Legia ma 14. Trzy mecze do wygrania. Myślę, że są w stanie to zrobić. Wygrają trzy mecze. No może nie teraz, bo grają z bezpośrednimi rywalami, więc pewnie nie dadzą rady. Ale są w stanie wygrać trzy mecze po 1-0. Jakiś taki paździerz, gdzie piłkę Pekard kieruje do bramki i robi się sytuacja, w jakiej oni mają już 29 punktów. I nie są zagrożeni w ogóle spadkiem. No powiedzmy sobie szczerze, o ile... Oj kurczę, tak sobie teraz patrzyłem ten terminarz Legii i mamy teraz mecze kluczowe z tego względu, że to są mecze z rywalami bezpośrednimi. Czyli mamy, tak jak dobrze widzę, Brookbet, który jest chyba za nimi, czy tam nad nimi bardzo blisko. Za nimi. Dwa punkty. Mamy Wisłę Kraków, która nagle stała się kolejnym kandydatem do spadku. Mamy Górnik Łęczna w Pucharze, to wiadomo, analiza przeciwnika przed tym, co będzie w lidze, bo później również będzie Górnik Łęczna. No. Poprzedzony Śląskiem Wrocław, który no, nie gra najlepiej, po raz kolejny nie gra najlepiej. No właśnie, tam jest gorąca posada moim zdaniem. To jest kolejna opcja, jeżeli chodzi o trenera do zwolnienia. Bo w ogóle ja w ogóle, to był hit, jak nagrywaliśmy ten pierwszy podcast przedsezonowy z Radkiem, to Rado mówił, super trener, będą wyniki. I rzeczywiście, tam chyba po paru pierwszych kolejkach, to oni byli naprawdę wysoko. Ja mówię, kurde Rado, zwracam ci honor, rzeczywiście są dobrze. No i 250 dni i trenera nie ma. Tak, no szybko to zleciało. Jak to się mówi. Też te transfery, no Jaue Boa jest, znaczy przepraszam, był i był bardzo dobry. 5 bramek, chyba asysta i dwa kluczowe podania. El Mazraoui. Był, grał, myślę, że już wyjdzie i odszedł. Ale to dobre pieniądze, to trzeba też przyznać. To także te transfery pomału się wykruszają. Jest coraz mniejsze pole manewru, jeżeli chodzi o Wisłę, bo też kontuzje, jak widzimy, tam się też przydarzają. No i coraz goręcej. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Jerzy Brzęczek. Ale tak wracając jeszcze do Legii. Wuja da radę. Bardzo ważne, kluczowe mecze, te, które mówiliśmy z bezpośrednimi rywalami. Termalika zaraz jest zaległy mecz też. Tak, bo będą mecze z Termaliką w odstępie miesiąca, można tak to powiedzieć. I po tych meczach trafia się Legii taki terminarz. Wyjazd do Częstochowy, wyjazd do Gdańska, wyjazd do Poznania i podejmowanie u siebie Piastu. Ale wiesz co? Oraz wyjazd do Szczecina. Tak jak mamy te trzy mecze z kandydatami do mistrzostwa, to nie zdziwię się, jak Legia tam wywiezie z dwa punkty. Mi się wydaje, że mogą mieć problemy w Częstochowie, ale pewnie będzie mobilizacja na to, żeby w Poznaniu wywieźć punkty. Oby nie. Szczerze. Zobaczymy, jak to się będzie klarowało. Na razie pozycja Legii w tabeli, w tym... jak pozycja horyzontalna? Tak, no jest bardzo tragiczna. Jest pozycja tragiczna, jeżeli chodzi o grę. To też widzieliśmy chociażby w tym meczu z Wartą. Więc tam no, już nie jest potrzebny szybki przegląd, a wymiana kilku części, to takich grubych części. No zobaczymy, jestem ciekawy. Nie wiem, czy to będzie dobre dla nich, że spadną, czy niedobre. Jeżeli spadną, ale myślę, że to pokazałoby już naprawdę, co tam się wydarzyło i w końcu by dotarło do tych ludzi u góry, że tak nie można zarządzać klubem. A tu jednak, wiesz, jest taka nadzieja, a bo tutaj mi ten Pekard szczeli, nie, z główki dwie i coś tam wygramy. Problem jest taki, że oni chyba już zagrali wszystkie mecze z Zagłębiem. I to już o punkty będzie, bo Zagłębie nie będzie raczej, Zagłębie chyba odpadło, w sensie chodzi mi z Puchu Pucharu Polski, nie? Nie wiem, chyba raczej myślę, że słyszelibyśmy coś na ten temat. Okej. Ale no nie, będzie ciężko. Będzie ciężko, jestem ciekawy, kto będzie tą drużyną, która, wiesz, dostanie w trąbę oprócz Zagłębia od Legii, no bo to będzie takie namaszczenie takiego, wiesz, dziadostwa, nie? No ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to będzie ktoś z tego, z Wisłą, grałem u siebie, bo grali już w Krakowie, tam było 1-0. Więc no nie zdziwię się, jeżeli to będzie Wisła, ale też czuję, że mogą urwać punkty
tam w tej czwórce, trójce. To jest jak najbardziej realne mimo wszystko. I też jestem ciekaw, jak to właśnie będzie wyglądało, bo mówiliśmy sobie o kwestii spadku, ale jak będzie wyglądała kwestia pucharów, bo tam też jest ścisk i te drużyny punktują dobrze. Chyba Legia ma w parze Górę Kęczna. Tak. Mam nadzieję, ale... że Kamil Kieryś nie będzie musiał usiąść. Ale zobaczę sobie drabinkę jeszcze, bo chyba już jest rozlosowana dalej. Tak, wszystko jest, bo zagrał ostatnio Górnik z Piastem i będzie Lech mierzył się z Górnikiem. Tak, ale Wisła Kraków jest w ogóle dalej w Pucharze Polski. Akurat to jest, ale myślę, wyobrażasz to sobie? Legia albo Wisła Kraków spadłaby z ligi i grałaby w pucharach. A jestem ciekawy, jak ta drabinka idzie. Właśnie nie wiem, czy to się łączy już od razu, szczerze mówiąc, czy będzie jakieś losowanie. Wydaje mi się, że będzie losowanie. Szkoda, bo jak masz takie coś, to wtedy patrzysz sobie tą drabinkę, jak to się schodzi. Szkoda, że tego nie ma, bo to losowanie jednak troszeczkę... To tak jakbyś nam miał na Mistrzostwach Europy. Wychodzą wszyscy i losowanko. Wygrywa Górnik Łęczna, wygrywa Olimpia Grudziądz i pojedynek Górnik Łęczna, Olimpia Grudziądz w półfinale. No ale też mamy, zobacz, że mamy jednak pojedynek mistrza, zdobywcy pucharu z ekipą, która gra w finale. Tak. Arką Gdynia. To też bardzo ciekawe i to spotkanie bardzo mi się podoba. Gdyby było w Poznaniu, byłoby moim zdaniem trochę bardziej jednostronne, ale w Zabrzu będzie kocioł, czuję, że może być gorąco i będzie dużo bramek według mnie. Okej. Okay. I chyba umówiliśmy trochę tą sytuację Legii. Taka tak. Legia TV nam się zrobiła na Legia koniec. Legia Talk. Myślę, że tam chyba jakiś pokój się zapowiada niedługo, więc będą pewnie rozmawiali. Nie wiem, czy Dariusz Meduski też przybędzie i będzie rozmawiał na ten temat. Już nie mają najszybszego chyba piłkarza w Europie. Może mają, ale po prostu... We will see, jak to mówią. No zobaczymy. Czekamy. Nie możemy się doczekać tego, co się wydarzy. Tak, teraz ciekawie, bo tutaj wiadomo, Liga Mistrzów... Myślę, że będzie ciekawie, ale to w takiej innej kwestii, że Lech gra z Lechem, która przegrała i będzie ciężko wygrać na pewno Lechowi. I Legia gra z Brugbetem, który dostał piątkę i moim zdaniem Brugbet spokojnie remis u siebie może z Legią zrobić. To i znowu zostanie taki status quo. Co? To jest mecz w Niecieczy, tak? To jest mecz w Niecieczy o godzinie 20 w sobotę. A. No to jest fenomen, nie? Idealnie ustawione. Ja, ale myślę, że w ogóle trzeba będzie się chyba za niedługo przyzwyczaić, bo te terminarze są głównie robione po to, że w poniedziałki grają drużyny, które nie będą się nawet w ostateczności nie będą się skupiały na pucharach i tych grach zagranicznych. Czyli wygląda na to, że Legia będzie mogła grać często w poniedziałki w następnym sezonie. No to jeżeli się utrzyma, oczywiście. No, może będą grali po prostu w niższej lidze, nie będą tutaj... No, ale to by było w ogóle śmieszne, że ktoś spada z ligi, wygrywa Puchar Polski i gra w pucharach, to naprawdę. To by była fajna historia. Olimpia Grudziądz na majstra. Dla mnie to jest mistrzostwo świata. Coś. Dobra, kończymy ten materiał, zostawcie łapkę, subskrypcję, trzymajcie się i sprawdzajcie, jakie materiały pojawiają się na naszym kanale.